Iga Radowiecka to niezwykle utalentowana skrzypaczka, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Olsztynie. Gry na instrumencie uczy się pod kierunkiem Danieli Wojtyłowicz. Już niedługo zakończy ten etap edukacji. A jak wspomina początki? W przedszkolu były takie audycje. Przyjechali do przedszkola muzycy. I po tej ich wizycie bardzo spodobały właśnie mi się skrzypce i rodzice mi opowiadali o tym, że bardzo nalegałam, aby zapisali mnie na prywatne lekcje, jak miałam 5 lat. I powiedzieli, że no zobaczymy za rok, czy nadal będziesz chciała i wtedy ewentualnie cię zapiszemy. No i rok później nalegałam, więc zapisali mnie na prywatne lekcje. W ten sposób minęło już 12 lat muzycznej edukacji. Jak w przypadku wszystkich uczniów szkoły muzycznej, połączonej z nauką w szkole podstawowej, a następnie średniej. Łączenie dwóch szkół i też ćwiczenie na instrumencie to jest bardzo dużo pracy i bardzo dużo ćwiczeń, ale na pewno uważam, że były to dobrze spędzone lata i nie zamieniłabym tego na nic innego. Już niebawem Iga Radowiecka przystąpi do egzaminu dyplomowego. Jakie zatem ma plany na przyszłość? Zamierzam pójść na Akademię Muzyczną. Nie wiem, czy skończę jako solistka, czy będę grać w orkiestrze. Obie opcje rozważam, ale chciałabym też zrobić studia chemiczne, bo bardzo mnie interesuje chemia. Z tą niezwykle utalentowaną instrumentalistką pracuje od ponad 5 lat Daniela Wojtyłowicz. Jak ocenia tę współpracę? Robiła tak postępy olbrzymie, że w zeszłym roku brała udział w 4 konkursach. 2 międzynarodowe konkursy, gdzie dostała wyróżnienie i 2 ogólnopolskie też wyróżnienie. Więc jakby ta praca no, przez 5 lat dała takie wspaniałe wyniki. Dzisiaj myślę, że ona będzie wspaniałą skrzypaczką. Przed Igą trudne wybory, ale już dziś widać, że nauka gry na skrzypcach, które są wymagającym instrumentem, dała jej wiele narzędzi niezwykle przydatnych w życiu. Systematyczność, świetną organizację, otwarty umysł, więc bez względu na wybór życiowej drogi, pisane są jej sukcesy.